Niech wszyscy mieszkańcy wystąpią, proszę. Jeżeli chcecie walki, będziecie ją mieli. Jestem człowiekiem, który dotrzymuje raz danego słowa. Największymi wrogami zła są prawda i honor. Swędzą mnie pośladki, ale nie mogę się podrapać, bo mam zbyt ciasną zbroję. Płomienne pięści to nie najemnicy, to miejscowa straż. Moje pająki, zabijcie ich, zabijcie wszystkich. Hola, wędrowcy, zatrzymajcie się na chwilę. Ta awantura wymknęła się spod kontroli. Myślę, że wszyscy zasłużyliśmy na solidnego klapsa. Nie jestem zadowolony z tego, co właśnie zrobiliśmy. Jeżeli nasza drużyna nadal będzie tak postępowała, chyba będę musiał z niej odejść. Nie mogę już zostać w tej drużynie. Muszę zrezygnować. Sądzę, że moje nowe obowiązki dostarczą mi sporo uciechy. Nawet najbardziej zawzięty poszukiwacz przygód musi od czasu do czasu odpocząć. Najbardziej ze wszystkiego nie cierpię bezczynności. To tylko powierzchowna rana. Tak? Co rozkażesz? Życie to przygody lub pustka. Łaska bogów to zmienna pani. Wielkie niebezpieczeństwa kryją w sobie wielki urok. Gdziekolwiek los mnie zaniesie, nad spokój zawsze przedkładam burzę. Spontaniczność jest istotą przyjemności. Nie da się żyć bez odrobiny przygód i niebezpieczeństw. Romantykom zawsze szczęście sprzyja. Safano, jesteś wcieleniem wdzięku i przebiegłości. Niekiedy czuję, Safano, że mimo twoich paskudnych manier coś mnie ku tobie pociąga. Ostatnio, Safano, nieustannie o tobie rozmyślam. Przeszkadza mi to w robocie. Gdybyś nie była tak samolubną dziewką, pewnie byłabyś dla mnie dwa razy mniej atrakcyjna. Przyznaj, Safano, że bywają chwile, kiedy ci się podobam. Zachowujesz się dziś dość osobliwie. Nie sądzę, żeby to było dowcipne. Przyjmuję twoje komplementy. Tak miła osóbka jak ty nie powinna podejmować się tak ryzykownego zajęcia. Masz najpiękniejsze... oczy. Ubolewam nad stratą przyjaciela. Chciałbym, Safano, żebyśmy mieli więcej czasu, by się poznać. Stać! Wy iść nigdzie! To nasz most! Zapłacić? Przejść! Jak narl głodny. Mądrość znajdziecie jedynie wśród tych, których uczono. Wśród tych ścian zamknięto całe oceany wiedzy. Ja nie bestia, ja nie chcę walka. Idź precz. Świetlisty człek atakować mnie? Ja być dobry, a on bić. Ty mnie nie ranić, ja nie ranić ciebie, ja nic nie zważać na złe urodzenie. Proszę, ta banda gnoli, otuli mnie. Proszę, okaż trochę miłosierdzia, inaczej przyjdzie mi tu umrzeć. Dziękuję. Myślcie o sobie. I jakoś z tego wyjdziemy. Trzeba nam tylko odrobiny wsparcia. Wygra ten, co ma chłodniejszy umysł. Nasza biblioteka jest skarbnicą ludzkiej wiedzy. Nasze zasady są bardzo surowe. Witam. Miło mi poznać tak kulturalną osobę. Nie mam ochoty rozmawiać z takimi jak ty. Ej wy, teraz ja mówię. I lepiej posłuchajcie. Tomgosz, 10 młotów nie potrzebuje ludzkich umiejętności.